Dobry dzień, wieczór. Znowu z tej strony Starki. Ziemniak, kartofel, kozorowy. Tak, jest ze mną siostra. Głowatrom. Głowatrom, głowatrom. Dalej siostra mnie chce zabijać, męczyć, torturować i chcieć, żebym umarł od tego wszystkiego. Głowatrom. Więc gramy dalej, ostatnie poziomy. Szef to kradzień, który zmusił nas do kradzienia mebli. Ja to czuję po prostu. Jeszcze więcej skradzionych mebli. Dajecie radę, maluchy? Z nami będziecie bezpieczne. Nie spoczyniemy, póki nie zwrócimy was na ziemię. Gdzie jest wasz dom? No cóż. I oczywiście da się wajchnąć wajchę. Wajcha! Co to zmienia? Bo ja nie do końca rozumiem, jak ta wajcha działa. Chcecie uprzedzać lub ułatwiać życie. A. I wszystko jest w tym samym miejscu? Tak. Więc jest łatwo. Dobra. To wiesz co? Ja... Gnom! Lodówka, jak ja się za nimi stęskniłam. Dobra siostra, wiesz co? Mam pomysł. Ja się tak czy siak tu wpadnie. Mam też pomysł. Siostra, idź tam. Mam Mogłaś pomysł. Tu już dostarczyć, a nie. Nie da się. Ech, ta gra jest... Widzisz? Nieważne, jak będziesz próbować, nie doleci. A spróbuję jeszcze raz. Nie doleci, tu jest znak, który to blokuje. Ale jeśli ja będę tam stał próbował łapać, to może się uda. Siostra, możesz mi to rzucać, ja to mogę łapać. Póki co mi jednoosobówki. Owca? Nie jest nam potrzebna. Ale patrz. Jednak nie tylko krowy żyłem na księżycu, w kosmosie żyłem też owce. Nawiązanie do Phineas i Ferba kolejne. Do czego? Phineas and Ferb. Nie wiem co to. Snuf i Ferb. Dobra, rzucaj, ja nie. Złapię. Nie w ten znak, siostra, proszę cię. Ja nie umiem, dobra, chodź po to. Muszę wajchnąć wajchę, jeśli mam tam iść. Mogłeś też iść skacząc. Jakoś ja nie wajcham wajchy. A ja lubię wajchać wajchy. Po co zaniosłeś krzesło? Jakie krzesło zaniosłem? Ej, to samo odwajcha po jakimś czasie. Nie, ja to wajchnęłam. Widzisz, tak idę iść skakając. Że mi stół się spalił. Nie da się z dwuosobówkami. To jest jedna osobówka. Taka, którą rzuca się we dwie. No, pomogę ci. Pięknie pomagasz, wiesz? Pięknie. O, no, szczurę. Nintendo Classic Mini. Dobra, siostra, pomóż z tym czymś, a nie sterczysz. Kanapa blokuje. To weźmy kanapę zamiast tego. I tutaj musimy chyba przekręcić. Nie, jest dobrze. Oj. Rada. Brawo. Teraz złap! Szybko! Złapałem, co to daje? To. Widzisz, nic nie daje. Oj, dobra. Wybaczcie, że się już nie będę gadał dosłownie. Ale mózgi po prostu... mamy wyparowane. Nie mam wyparowanego mózgu, tylko mam dosyć gadania. I czemu? A ty no byś gadał. No. I komentował, jak dla mnie w sąsiada. Ja mam dosyć gadania takiego sensownego na temat jakiejś bzdety, którą nie wiadomo po co gadam. Czekaj, tu. Widzicie, znowu nic mi siadło tego soku całego. Ale nie wiem, co ten sok ma wspólnego z całą tą sprawą, ale okej. Może właśnie dzięki temu sokowi mogą prowadzić badania? Nie wiem, jakby zalewali to czymś zielonym, a nie sokiem. Czekaj. Odwrócę białe ziemię. Aha, super. Co? Odwróciłaś bieg ziemi dzięki folii z cykoni. M? Tak. Nawiązanie do bajki, o której ciągle gadasz, a którą... Serio? Tego samego nie załapałaś teraz. Serio? Cek. Chociaż nie wiem, czy to był cyrkonia, czy jakoś tak, ale... Pewien taki szalony naukowiec, który walczył z dziobakiem, chciał coś takiego zrobić. Ja w pierwszym odcinku, który w ogóle istniał. O to chodzi! Że zaamuliniował cały świat. Całe miasto. Całe miasto. Ale mu się to nie udało. A cokolwiek mu się udało kiedykolwiek?
No właśnie. Nawet ujęć dziobaka miałem. Tylko pan też to nie jest zwykły dziobak. To jest dziobak wyszkolony na super mistrza tajnych sztuk walki kung fu. Pazdan. Nie, to nie jest pazdan. Przecież ma sierść. Ciekawe, jaki w dotyku jest dziobak. Nie wiem, nie głaskałam nigdy. A ja bym chciała. A jest coś, czego byś nie chciała głaskać? Tak. Nawet pająka chciałaś głaskać ostatnio w zoologicznym. Nie chciałam, to ty sobie wymyśliłeś. Tak, tak, ja chciałam głaskać jaszczurkę. Teraz to się tłumacz. Nie chcę pająka. Wiem, że chcesz. Pająki B. Nie, nie okłamiesz, ja wiem. Telewizor. No, telewizor. Lodówka! Już się zaskakiwałaś lodówką ostatnio. A zanim coś, to weź mi pomóc, bo ja chcę telewizor przenieść. A ja usłyszałam letewizor. Co, bo tak powiedziałem. Wow. Jeszcze nawet nie ma amulinium. Może nam się uda na czekoladę. Na czekoladę możliwe. Czemu tyle są jakieś talerze? Aj. Chociaż w sumie są talerze, więc nie się dziwi, że leżą. Tak. To było suche. Nie. Tak suche, że aż mokre. Wysuszyłeś mi gardło tym. To było tak suche, że aż wyschło pranie w Brazylii. W czym? W Brazylii. Jeden z bardziej chyba mokrych krajów, jeśli się nie mylę. A Anglia nie jest bardziej? Tam ciągle pada deszcz, ale nie jest aż tak wilgotny jak w Brazylii. Jeśli dobrze się orientuję i nie pomyliłem czegoś. Jeśli chcecie, możecie wszyscy wymiłośnić się z geografii, to sami nakrzyczeć, opluć, zwyzywać. Wiem, że nie umiem, ale nigdy nie umiałem. Ja nie lubię geografii. Wolę biologię. Jak możesz nie lubić uczyć się o tym, jakie są najbardziej oddalone od ciebie punkty w Polsce? Powiedz. Przecież to jest takie piękne, interesujące. Dobra. Już wolę... Ja wolę się uczyć biologii. Porównuj rzeczy na pozór w ogóle nie związane ze sobą do siebie. Dalej, siostra. Dalej. Lud. Czemu tam jest krzesło? Tam jest krzesło. No bo ty nie przyniosłeś, cię to. Nie przyniosłem krzesła. Pytałam. Możemy mieć problem. Lodówka. Sio krzesło. Daj moją lodówkę. Ja kocham przynosić lodówki, nie ty. Ale oboje mam lodówkę. Moja lodówka. Ja zawsze sobie sama radziłam z lodówkami, bo ktoś mi nigdy nie chciał pomóc. Bo nie lubię lodówek w tej grze. Nie dość, że są puste, to jeszcze zawsze się zatną na coś. Dobra. Dwie ostatnie rzeczy. Będzie czekolada. Ale przynajmniej będzie. Jak to mówi klasyk? Gdy na rower wsiadam, wszędzie pachnie czekolada. Serio? Ty też to znasz? Ciężko takich rzeczy nie znam. Gdy na nowy rower wsiadam. No mówię, gdy na nowy rower wsiadam. Usłyszałam, gdy na rower wsiadam. Będzie pachnie czekolada. Czy ta kanapa utyknęła? Znowu? Dobra, trzeba mu ratować. Nie bój się, kanapuciu. Już cię ratujemy. Co z tego, że to w sumie... Nie, kanapa! Co z tego, że to w sumie przez nas jest tutaj uwięziona? To szczury parkunkowe mogą zabrać. Nie my. Niestety się spali. Nie, nie pozwolę na tą naszej kanapusi. Chodź, kanapuś. Kanapuś? Nie zdążysz. Mówiłem. To bierzemy najpierw gnoma ogrodowego. Gnoma? A, gnom w kapsule, no tak. Dobra, zacznijmy od gorszego. Mam jeszcze... Czy ta owca przeszkadza w graniu? Tak. Co ty zrobiłeś? Ja nic. No tak, tylko żeby było mieszadło w pobliżu i byśmy nie dali rady. Ojejośku. Dobra. Siostra, dawaj, bo zaraz znowu się spali ta kanapa. Jak ją przenieść? Proste. Trzeba tak operować mieszadłem, żeby kanapę przenieść bez zahaczania o mieszadło. Nie da się. Da radę. Nie jest najłatwiejsze, ale da radę. A teraz... no. Nie wiem.
Może spowodowany tym, że nie wiem, na co mam trzy karty graficzne w komputerze łącznie. Trzy? Tak, nowa, stara i Integra. Czyli ta, którą masz na procesorze załączoną. No dwie mam takie osobne. Na jednej pracuję non-stop, druga służy do tego, żeby obsługiwać YouTube'a. Tak, dlatego się sprowadza u mnie korzystanie z drugiej karty. Naprawdę. No. I powiedz, kiedy mamy wejść, aby to ominąć. Idziemy, jak tylko dotknie ogień na początek. Już. Jak czy siak to zahaczymy? Tak, nie rozumiesz. A, że mamy więcej czasu. Tak. Szybko, szybko, szybko! Bam! Teraz to się nie uda. I co? Co się stało? Mówiłem, że damy radę. Zauważyłem, że jak się gra glitchuje, wiedziałem, że to pozwoli nam ratować kanapę. A teraz szybko łapiemy ją jakoś sensownie i wrzucamy. I dobra. Jej. Makarena. Jaka makarena? Margaryna. Trochę się denerwuję, to mój pierwszy raz w kosmosie. Kłamiesz. Twój trzeci albo czwarty już, a nie pierwszy. Mówisz w ten sposób. Ziemia jest w kosmosie. Więc całe twoje życie jest w kosmosie. Astronomiczne! Już się mnie denerwuje. No cóż. No i to prawdziwy kierowca jedzie. Nawet szybko się udało. I uwaga, uwaga. Zabierz owce do domu? Mogliśmy wziąć owce w sumie, ale dobra, trudno się mówi. Dobra. Muzyka dalej piękna, ale ja już mam dosyć, nie ukrywam. Ile jeszcze poziomów zostało? Dobra, cicho. Graj co jeden. Raz. Trzy poziomy. Nie licząc tego, dwa. Co to nie ma być? Trzeba schować na wiatrakach. Okej. Nie ma... No, podpowiadają nam. Żebyśmy włączyli tryb. Pewien stary pracownik przeprowadzek opowiadał, że szczury pakunkowe mieszkają w stertach mebli, bo nie mogą niczego odpuścić. Tak, wie, że nie można zostać w jednym miejscu na zawsze. Przenoszenie się do przodu to czyjeś życia. Dobra. Moje. Byłam pierwsza. Ups. Dużo jest tutaj dwójek, czy większość jest jedynek? Większość chyba jedynek. Oni są delikatne. Ja mogę wziąć delikatne. Radzę sobie z nimi. Nie, wiesz, nie, wcale nie mówię o tym, że ja sobie nie radzę, tylko nie lubię delikatnych. Tak samo jak nie lubię dwójek. Dwójki tutaj będzie trzeba postawić. Czemu? Żeby było łatwiej. Ja prawie wysunęłam poza ekran. Może. I drugi delikatny, który przyniosłem. Widzisz? I jeszcze nie zepsułem. Ups. I spadłem. Ej, widzę jedną dwójkę. To fajnie, że widzisz. I poradzę sobie z nią sama. Dobra, skoro tak twierdzisz. A jak nie, to cię to się zajmuje delikatnymi. 22 rzeczy. Mamy 8. Teraz 9. Ale dużo ich. To mnie niepokoi. Bo dużo rzeczy oznacza dużo okazji do znamienia. Widzę łóżko. No, wyjdź łóżko. A łóżko to dwójka. Jest kilka dwuosobówek. Tak, a ja mówiłem, że nie lubię dwuosobówek. Nawet bardziej niż nie lubię delikatnych. Ja coś nie lubię. Kanapa! Ta specyficzna. Nie, nie, nie. Pomogę ci. Nie, spokojnie, dobra radę. Widzisz? Teraz możesz pomóc.
Dobrze. Dobra. Ja sobie... możesz po tej wyspie jeździć. Ups. Jak jeździć po wyspie, o czym ty gadasz? Nie widzisz tej wysepki. Jakiej wysepki? Tej. To można jeździć. Jak jestem ja spadłem przez działanie wiatrak? A ja zabieram łóżko już jedno. A, czy ten wiatrak jest wieczny, ten na wyspie z łóżkiem? Tak. Bo on jest na wajchy. Lubię wajchać wajchy. Ktoś, kto się boi wajch? Ja się boję czerwonych guzików. Czemu? Przecież one są piękne. No chyba, że taki subskrybuj. Tego tobie nigdy nie kliknę. A ja tobie kliknę. A ja tobie nie kliknę za twoje kiepskie słuchary w poprzednich odcinkach. Ja to kliknę taki piękny szary. Anuluj subskrypcję. Nie, dobra, już nie będę mamlić. Automat do wody z rybką w środku. No przecież były takie dziwności. Ja rozumiem, że tu będziemy przenosić dokładnie wszystkie te rzeczy, które przenosiliśmy przez wszystkie pozostałe poziomy, zanim trafiliśmy w kosmos, tak? Ty. Właśnie o tym nie pomyślałam. Odkryłem właśnie, że to jest bardzo łatwe, żeby to przenieść. No tak. Ja o tym mówiłam, że to jest easy. No to fajnie. Piu. Ze mną. Bo pił. Czekaj! Nie! No, czemu to wyrzuciłaś? Sam se to wyrzuciłeś. Nie. To teraz jest... po lodówkę. A to jest jeszcze delikatne i kanapa. Ja wezmę delikatne. A kto weźmie kanapę? Weźmy uruchom wiatrak. Nie umiem. Nie umiesz wajchnąć wajchy? A, to też jest taki wajchowy wiatrak, który daje ci wieczne przejście. Tak. Pewnie był achievement za nieużywanie tych wajch. Ja biorę delikatne. To ja wezmę lodówkę. Też lodówkę. Może chociaż ta jest pełna. Wyciągnij cokolwiek z niej. No wiesz co, siostra? Skoro... tym się nie rzuca. Wiem. Skoro mam... prawdopodobnie będziemy przynosić wszystko, co przynosiliśmy ostatnio. Minus to, co uratowaliśmy jeszcze na ziemi. To jest wtedy, bo myślę, że niedługo nas czeka pełno kanap i lodówek. W szczególności kanap. Bo kanap było więcej niż lodówek. No, kanapa była prawie jak w każdym poziomie. To jest więcej niż jedna nawet. No, dwie nawet. Trzy. Dobra. Weź tą lodówkę i rzuć ją. Dobra, ostatnia rzecz. Kanapa. Spadłem. Dobrze. Kanapy są fajne. Polecam mieć kanapę. A ja nie polecam mieć doniczki zamiast głowy. Tego też nie polecam. A wtedy... ale gołębia sam... polecam. Bo gołąbie są fajne. Tylko możesz mieć nieźle ranę w głowie. No. Udało się. No to standardowo włączamy kraba. To. Jesteśmy blisko gniazda szczurów pakunkowych. Czuję to. Okej. Okay. Jeszcze ostatnie dwa poziomy. Czyli w sumie jeszcze jeden na ten odcinek i ostatni na finałowy. Używaj środkowego wiatraka, nie używaj przekładni, unoś się przez 10 sekund. Okej. Okay. Czyli mówiłem, że jest rozwiązanie, żeby nie ruszać niczego z tych łatwiej dostępnych rzeczy. No wyspa. No ta szczurów pakunkowy. Dobra, cicho. Zdrajcu jeden. Dlaczego nie uważasz, że to jest zdrajca? Bo wygląda jak karton i zawsze to się wydawało dziwne, a teraz jeszcze kiedy wiem o szczurach, tym bardziej mi się wydaje, że to jest dziwne. Dobra. 23 przedmioty. Ognie do wyłączenia. Jak do wyłączenia? Da się sta... jak zdejmiesz z przycisków przedmioty, to ognie się wyłącza. Aha, wiesz co, siostra? Tak. Trochę się boję, bo nie widzę żadnych kanap. To znaczy, że w ostatnim poziomie będą wszystkie kanapy. Nie zespoileruję. No nie spoileruj, tak już coś spoiler dałaś. Mówi na te wszystkie rzeczy. To musi być planeta pochodzenia szczurów pakunkowych.
Ale gdzie są wszystkie szczury pewnie? Pewnie się nas spodziewały. Miej oczy dookoła głowy. W pobliżu może być król szczurów pakunkowych. Wydawało mi się, że to tylko legenda miejska. Dobra, to ja idę powyłaneczać prądy. Reszta jest na reszcie wyspy. Wiem, ale idę i tak powyłaneczać. A teraz pomóż z tym. I pamiętajcie wszyscy, mówi się wyłaneczać, nie wyłączać. Wsiągnął się chleb jest w pobliżu. No, dokładnie. Będzie się na was... Wcale nie będzie się na was wkurzać. O, widzę drukarkę. Lubię drukarki. Już ci pomogę. Lega też lubi drukarki. Nie wiem czemu, ale lubi. Drukalka. Drukalka. Drukarka, nie drukalka. Drukalka. Delikatne na wiatraku, serio? Daj. Moje delikatne. Dobra, masz. To pan. Tak. Ja wezmę swoje własne delikatne. Po co właściwie jest ta środkowa wyspa? Żeby bez wiatraku wymóc się. I zabieram pudełko i już nie ma kolejnego ognia. Ups, i spadnęłem. Mi się też zdarza. Ja tylko co, się to zdarza częściej, a ja nie powinienem spadywnąć. Bo ja jestem tym mistrzem, który powinien umieć we wszystko. Hyc. Chłop! Czemu byłaś twojego rywala z Pokémon Miecz? Brawo. Nie pamiętasz nawet swojego rywala w Pokemonach, w który to ty grałaś. I ja ukończyłam. Yeah. Teraz będę wszystkie Pokemony zbierać. A ja w to nie na grałem. Na Pokemon Home nie będę się grał. Wymieniać. Ja nie grałem, nie będę grał. No chyba, że znajdzie mi ochota na to, żeby nagrać na YouTubie tylko Magikarp Challenge. Do startera będziesz musiał wsiąść. No tak, ale w pierwszej lepszej możliwości wymienię go na 6 Magikarpiów. Magikarp is your team. Six Magikarp. Helenka powinna się nazywać. Nie, to będzie 6 magicznych karpiów przez u otwartej fy. Czyli nidżu. Już nie ma ognia. Jej. Możemy tędy podróżować. Nie, dzięki, nie skorzystam. A ja tak. Widzę lodówkę. Znowu coś zapierdziało. Teraz pytanie co? Ja czy ty? Pewnie ty, bo ja jestem rośliną, a rośliny nie pierdzą. Nie. Chociaż w sumie rośliny wydzielają tlen. Ha! I nikt nie powiedział, że ten tlen to nie jest tak naprawdę pierd rośliny. Chodź. Bobie, jeśli co oglądasz, weź pomóż mi w tych rozkminach. Czy tlen to tak naprawdę jest pierd rośliny, czy nie? Wisi już na włosku! Brawo. Zepsułaś. Czemu to tam surwa? Czemu ci pad wibracjuje? Bo mam włączone wibracje. Ale czemu ci wibracjuje w byle sytuacjach, a nie wtedy, kiedy cię tłukę? No też mnie wibracjuje. Po co? Po to? A bo mnie wiedzieć po co? Ja po prostu łażę. Ale co? Nie śpiewaj. Ale co? Utknęliśmy. Idę to wyrzucić. Nie. Albo naokoło. Ja wezmę kartun. Chodź naokoło. Ja biorę kartun. Widzicie, jaki jestem wspaniały? Umiem wnoszenie kartonów. A nie? Tak, ty też umiesz. Ale nie jesteś takim mistrzem jak pan Doniczek z gołąbkiem na głowie. A teraz chodź, kto? Jeśli nie ma jedynek, to wezmę. Jeśli są jedynki, to nie wezmę. Się nie liczę. Jesteś tak na sztywno wmocowana. Pomóż wyrwać. No nie mogę. Się nie rusza.
Tylko tak, taka jedna rzecz mnie zastanawia. Po co tym szczurom lodówki? I inne rzeczy, skoro oni raczej nie potrafią z tego korzystać. No, one są zbieraczami. Muszę wyrwać drzwi. Weź wyrwij je. Tylko ja nie umiem wyrywać drzwi. Jak? Jest no powiedz, jak się wyrywa te drzwi, słucham. Napierasz na nie tak, aż odpadają. Te... Bo nie mogę znieść nacisku. Dobra. Zostały jeszcze cztery rzeczy. Czemu w tej wielkiej kuli na samym środku planszy jest krzesło? Nie wiem. Czyżby krzesło było rdzeniem tej planety? Pomaga, że nie ma jednej kis, jeszcze kanapka mała. Nie zauważyłem. Okej, tak utknęła we drzwiach. Trzeba będzie te drzwi naprawdę zepsuć. Brawo, drzwi cię zbiły, zabiły. Bo je nie da się w tą stronę, trzeba je wyrywać w tą stronę. Aha. W ogóle magiczne takie drzwi otwieralne na wszystkie strony wszechświata. Czemu nigdzie w żadnym domu czy miejscu, które w rzeczywistości odwiedzałem, nie znalazłem takich drzwi? A muszę pizzę wziąć. Pizza? Jeden kawałek pizzy w czymś takim? Jest to letka przesada? Tak, wiem, że mówi się lekka, ale i tak letka. 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 Letka przesada. Ja nie wiem, czym jest ten zielony płyn. Ja też nie. Serio. Nie wiem. Chyba, że to są jakieś pozostałości po tobie. W końcu jesteś glutem. A to wygląda jak jakiś zielony glut. Tak, mogli cię zabić. W zamian za twój glut. Płynący w twoich żyłach glutowych. Siostra chyba ma zwykłe żyły. Ale z glutem. Będę musiała wymyśleć historię siostry. To wymyślaj. No to nie jest miejsce na twoje rozkminy. Lecz ona dobrze widzi. Siostra, nie teraz. Teraz skup się na przeprowadzkach. Ukradła staruszce kanapkę. Co nazywasz tą kradzieżą kanapek? Zmierzasz jakąś obsesję na punkcie kradzenia kanapek. We wszystkich swoich historiach jest kradnięcie staruszce kanapki. No bo kiedyś jak tworzyłam quiz, to było za co zostałbyś wsadzony do więzienia i nie było żadnej fajnej odpowiedzi poza ukradnięcie staruszki kanapki. A wiesz, za co został wsadzony do więzienia legendarny Duży Bob? Z rosjański kraj? A skąd mam wiedzieć? Pytam cię o Dużego Boba. Z rosjański kraj, tak. Nie wiem. Nie pamiętam. Ja też nie wiem. Miał mi powiedzieć, ale nie powiedział. Też nie wiem. Stefania tylko czeka, aż mu powie. Stefania? Kim jest Stefania? Bob Mądry, Bob i Stefania przecież. Pamiętasz? Nie. Domownicy wołają. I dobrze, bo akurat kończymy ten odcinek. Dobrze. Pa! Leć daleko, rzuć 50 minutów. Co to za hałas? Pyta się siostrowa postać. O nie! I coś się dzieje. Ale co, to zobaczymy już w kolejnym epizodzie, będącym prawdopodobnie ostatnim. Siostra poszła uspokoić domowników. No i zaraz zabieramy się za to wszystko. Tak więc, no. Ja dziękuję. No i mojej mortędze zaraz będzie koniec. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej. Cicho, zdrajco.